Zapraszam Was na stronkę csgoskins.com, gdzie możecie otwierać przeróżne skrzynki ze skinami do Counter-Strike'a oraz do użycia mojego kodu promocyjnego Mateo. Wszystkie linki do stronki znajdziecie w opisie. Serdecznie polecam. Tymczasem Riz chciał wychylić, zdobyć troszeczkę informacji na środku. Tak też zrobił, aczkolwiek przy tym przy okazji ucierpiał i został obity do 19 punktów zdrowia. W międzyczasie także Innocent na długiej ustrzelił swego przeciwnika. Bomba kieruje się na długiej. Nie wiem, czy Innocent to słyszy. Wydaje mi się, że nie. W związku z czym podchodzi teraz na blisko. Wie, gdzie znajdował się jego zaś drugi przeciwnik, ponieważ słyszał strzał ze skauta. DJL jednak wykorzystuje całe zamieszanie na środku i chce podejść od długiej. Aczkolwiek tu był ustawiony Mono, który jednak zginął od Szweda. Nadal jednak ma przed sobą trójkę Polaków, z którymi musi się zmierzyć. No i Innocent zalicza hat-tricka na koniec tej rundy. Oskarysz był jednak cały czas tutaj do pomocy, więc myślę, że niekoniecznie było to aż tak potrzebne. Aczkolwiek nie było nikogo, kto miałby kryć Polacy. Zobaczmy, że mimo tego, że Relaxa jest podsadzony, gdzieś spodziewa się nawet stomp tej podsadzki. Także cały czas przytomnie stomp, jednak w końcu pojawił się pod sterownikiem Relaxy, który to wykorzystuje i zdobywa znowu przewagę na konto swojego zespołu. I Innocent jeszcze przez tego smoka trafia głowę swojemu przeciwnikowi, ten jednak kolejny wyskoczył przez smoka. Zobaczymy wejście pod bombsite B, tam Ritz ustawiony na podsadce, więc zdobędzie na pewno jakieś informacje, nawet być może uda mu się uzyskać jedno trafienie, tak też się dzieje. DJL już jest martwy, jednak bomba za chwilę znajdzie się na bombsite B i Polacy prawdopodobnie nie poradzą sobie przy odbijaniu, przepraszam, przy zabezpieczeniu bombsite'u i powstrzymaniu od podkładania bomby terrorysty. Jednak Ritz dokłada kolejne trafienie, Batten w końcu odpowiada, więc mamy sytuację 4-2, ale wydaje mi się, że tak po raz kolejny zabrakło w tej sytuacji granatów. Innocent zauważył swojego rywala, który miał właśnie podkładać bombę. Innocent zalicza dwa trafienia na swoim koncie. Wygrać tą rundę. Stąd założony w łazienkach, Mono musi pilnować drugiej pozycji, którą jest długa. Tam udało mu się uzyskać dwa trafienia, ale mamy jednak odpowiedź od Relaxy. Jednak Innocent zdąży przerotować, także trafia głowę. Stomp zabija przeciwnika, który podkładał bombę i znowu osamotniony Plesen. Teraz skraca pozycję, wiedział, gdzie znajduje się stomp. Usłyszał kroki rotującego przeciwnika, w związku z czym udało mu się uzyskać jeszcze eliminację. Ale Oskarisz po czasie zabija Szweda. No, bija stomp swojego przeciwnika. Oskarisz mocno bija DJL-a. No i mamy wyrównanie. Mono wychylił się na przeciwnika, ale w dobrym momencie wychylił Batten od konektora. No i uniemożliwił uzyskanie tej przewagi na stronę polską, jednak to cały czas Szwedzi są w natarciu. Relaxa zdobywa kolejne trafienie, no i to jest sytuacja 4-2, ale w końcu dla Szwedów Relaxa teraz się popisuje umiejętnościami i ustrzelił jej Innoceta, któremu wcześniej udało się wyeliminować Batena. Sytuacja 1-3. Oskarisz przed szansą na klacza, mocno obija swojego przeciwnika, nadal jednak pozostała dwójka terrorystów przy życiu i Relaxa. Terroryści przed bombsite, a trójka z nich już jest w łazienkach. Za chwilę dobiegnie do nich kolejny, który ma bombę na plecach. Ale zobaczmy, że stomp teraz się popisuje strzałem, który zabija i dwójkę swoich rywali. Jeszcze stomp dokłada kolejne trafienie na plesenie, więc bardzo ładna dyspozycja snajpera polskiej formacji. Trzy trafienia dwoma strzałami, jednak jeszcze Relaxa walczył, ale bez żadnych szans. Piątka terrorystów przed bombsite'em B, tam po jeszcze na bombsite'cie, a nie wiem, czy widzieliście, pokazał się jeden z terrorystów, jednak mamy typowe wejście na bombsite B. Mamy Rush, Riz oraz Batek zmieniają się pierwszymi trafieniami, ale teraz Plesen rozpętał to Fallouto z USPK i trzy trafienia wpadły na jego konto. Mono jednak z pierwszym trafieniem udaje mu się odpowiedzieć tylko jednokrotnie. Właśnie na strefie B wychyla się w złym momencie. Freddy Frog był dobrze wcelowany i ustawiony na takiej niestandardowej pozycji. Jeszcze Plesen dodatkowo wychyla na bombsite'cie B, no i mamy sytuację 2-2, chociaż zobaczmy, że ten atak prawdopodobnie się uda, ponieważ antyterroryści w ogóle nawet nie są w pobliżu bombsite'u B. To, że są jeszcze gdzieś tam granaty Mołotowa przez jednego z graczy antyterrorystów, ale ten od razu zgasł dzięki temu, że terroryści podkładali bombę w granacie dymnym. Pierwsze trafienie podczas tego retake'u wpada na konto terrorystów, w związku z czym to oni mają przewagę w tym natarciu. 2-1. Freddy Frog musi sobie poradzić, ale Oskarisz zamyka nam tą rundę. Granat dymny.
Mono cały czas ostrzeliwuje przeciwnika na Heavenie, tylko z nim mogą się mierzyć, ponieważ nie mają snajperki. Oskarisz w końcu odważył się wychylić na snajpera szwedzkiej formacji i zdobywa trafienie. Freddy Frog mocno bity, 22 punkty zdrowia, wie gdzie może znajdować się jego przeciwnik Oskarisz. Jednak sytuacja 1 na 1 będzie rozbrajać teraz nawet nie, ponieważ mimo tego, że ma zestaw rozbrajający, wie, że nie zdąży, ponieważ potem jak Mono by wychylił, nie dałby rady rozbroić. DJL prawdopodobnie usłyszał jakieś kroki przeciwników w łazience. Wychyla się jednak na niego Oskarisz, spodziewał się u tak ustawionego ustawionego antyterrorystę. 30 sekund do końca rundy, cały czas button sprytnie ustawiony, ten jest jednak dobrze dysponowany, jeżeli chodzi o pozycjonowanie na tej mapie, ale to jest 3 na 1 w tej sytuacji po jego śmierci. Plesen tylko z pistoletem wchodzi na plecy Stompa, jeszcze być może uda się mu strzelić, ale nawet nie! Stomp trafia głowa ze skauta. Mamy wynik 16-7. Zaczyna nam się pierwsza runda pistoletowa, w której to Chaos eSports Club rozpoczną potyczkę po stronie broniącej, ale to Riz zdobywa otwierające trafienie, więc to terroryści są w natarciu, znajdują się już na bombsite B, chociaż Relaxa szybko odpowiedział. Mamy sytuację 4-4, bomba jest podkładana, Plessin DJ cały czas ustawieni za wentylatorami, jednak Riz cały czas sobie radzi na bombsite. Dwa trafienia kolejne wpadają na konto, to już w sumie hat-trick, 4 trafienia i ma nawet szansę na Ace'a, zobaczmy, mocno obity Relaxa, 1-1, wie Relaxa, że ma duże kłopoty, jest podkładana bomba przez Polaka, pytanie co, czy sobie poradzi, wie gdzie znajduje się rywal Polak, chociaż cały czas ma problemy, Paweł Jańczak jednak daje radę i mamy Ace! Pierwszej rundzie pistoletowej. Bracia Gustafsson bronić tego bombsite'u. Teraz dobre skanał do Skarisza, obiły Relaxę do 33 punktów zdrowia. Jeszcze Stomp znalazł gdzieś tam w tym luce w smoku kolejnego swojego rywala. Nosem przed szansą na zdobycie przewagi ustrzelił, dobił w zasadzie Relaxę w tej sytuacji. Przejęty bombsite przez terrorystów, chociaż cały czas chowa się w granatach Plesen i może naprawdę stanowić duże zagrożenie dla Polaków. Stomp jednak spodziewa się w tamtej pozycji przeciwnika i Nosem także wiedział, że może tam on się znajdować. No i zdobył jedno trafienie, dodatkowo jeszcze dobija DJ Ela. No i ostatnim żywym jest Button, który został natychmiastowo zauważony przez Stompa. W przeciwieństwie do tego, co pokazali nam Chaos eSports Club na mapie The Overpass, tego w ogóle nie można było zauważyć, tego nie można było w ogóle powiedzieć o zawodnikach drużyny szwedzkiej formacji, ze Szwecji, że oni przygotowywali się na mapie The Overpass, że oni mają przygotowane wejścia, tego nie było kompletnie widać, a Illuminar Gaming jednak pokazuje się bardzo dobrze z tej taktycznej strony. Oskarisz bardzo dobrze nimi dowodzi. Jeszcze dodatkowo te pojedynki są po prostu wygrywane przez Polaków. Najpierw Riz, dwa szybkie trafienia pod bombsite'em B, potem jeszcze Mono, widzimy, dopisał kolejne trafienie. Riz teraz... No, wydawało mi się, że Relaxa zdąży się odwrócić. Illuminar Gaming, teraz zobaczmy jednak, że Plesen zeskoczył w dobrym momencie na plecy swoich rywali. No i udało mi się uzyskać nawet dwa trafienia. Tym samym od razu terroryści reagują i zmieniają tę strefę buchu, na którą chcą atakować. Ale to nie miało większego znaczenia, ponieważ Freddy Frog był tutaj przygotowany. Mają przygotowane jakieś taktyki zawodnicy Illuminar Gaming, ale jednak wychyla, był na blisko wcelowany. Pytanie tylko, czy spodziewają się nadal w tym miejscu ich, jego przeciwnicy. Button nie spala swojego przeciwnika, w końcu to Mono z trafieniem odpowiadającym. Button cały czas ustawiony jednak za bombsite'em, ustawiony na tej dobudówce. Button cały czas w natarciu, już dwa trafienia wpadły na jego konto. Wychyla na swojego kolejnego rywala. Button, mam wrażenie, że przypadkowo chyba tam trafił Mona. No i to Plesen kończy nam całe zamieszanie na bombsite B. W sumie przypomina mi się, jak to zrobił dokładnie Innocent, stąd ten wstępnie o Pawla Jumperze na samym początku mapy The Vertigo. Teraz jednak zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Riz za chwilę powinien wchodzić na plecy antyterrorystom. Plesen wychyla w dobrym momencie za worków z piaskiem, jednak Polacy szybko biegną na drugi z bombsite'ów. Riz ubezpieczał ich, no i powstrzymuje ewentualną rotację antyterrorystów. Dobrze to robi w tej chwili Riz. Za chwilę powinien spotkać kolejnego swojego rywala pod celownikiem. Pytanie, czy na którego wychyli. W końcu usłyszał Batena. Nie wychyla i idzie po hat-tricka Riz. Udaje mu się nawet go uzyskać. Trzy piękne głowy od Pawła Jańczaka, którzy dzielą ich od ewentualnej walki Strict, którzy czekają w finale o walkę o 18 000 dolarów. Na tym turnieju. Jednak wracamy do tego meczu. Stomp z pierwszym trafieniem na bombsite B. Fantastyczne te trafienia na konto zawodników Illuminar Gaming i Mono.
Nadal antyterroryści mają tą przewagę wyposażenia, którą wierzę, że wykorzystają. Mono ma nawet M4 w swoim wyposażeniu, no i właśnie nią się posługuje, trafia relaksy, więc ta różnica między zawodnikami już sprowadzona tylko do liczby 1. Innocent nawet zdobywa wyrównanie, dorzucony granat pod odkładającego bombę gracza. Mamy jeszcze wymianę 1-1 między Plesenem, a właśnie Innocentem i Stomp również dokłada kolejne trafienie. Mono wie, gdzie znajduje się podłożona bomba. Czeka na swojego kolegę z drużyny. Plesen jeszcze dokłada, dorzuca raczej granat dymny. Mono spodziewa się jednak, że przeciwnik wychyli za chwilę zza tego granatu dymnego. Gdyby teraz tylko puścił full auto w dobrym momencie, Plesen przeskakuje, ale Mono na to tylko czekał. Podłożona bomba, no i sytuacja 4-2. Kompletnie zaskoczony tutaj Stomp z Mono. Temu drugiemu udało się jeszcze uzyskać jedno trafienie, ale Stomp był wcelowany w zupełnie inną pozycję, no i nie było tutaj w ogóle mowy o tym, aby udałoby mu się uzyskać jakiekolwiek trafienie. Jednak nowe nabytki zawodników Illuminar są już na bombsite A i przygotowani do retake'u, mocno obijają swych rywali. Innocent również z dwoma trafieniami i być może nawet ten rush zostanie pogromiony, mimo tego, że wydawałoby się, że przeciwnicy no, mieli już tutaj dużą przewagę. Teraz jeszcze defuzuje na raz to Riz, dobrze to robi. Riz jednak zdefuzuje to na spokojnie. Innocent był przygotowany, Plesen skupił się na nim, no i dzięki temu Riz mógł spokojnie zdefuzować bombę. Mamy wynik 16-6.